Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Czy mecze Anwilu Włocławek z grupą Sierleccy Czarnymi Słupsk nieco bardziej elektryzują kibiców obu drużyn niż przeciwko innym ekipom? Oczywiście. W niedzielne popołudnie włocławianie i słupszczanie spotkali się w hali mistrzów po raz pierwszy od niedawnego starcia o brąz. Warto podkreślić, że łącznikiem między tamtą historią a obecną jest Dawid Słupiński. W poprzednim sezonie gracz Słupska, dziś Rottweiler, którego trener Przemysław Frasunkiewicz wystawił w pierwszej piątce. I zawodnik odpowiedział na to wyzwanie wprost wybornie. Był zadziorny, zaangażowany i co najważniejsze skuteczny. Zdobył pierwszych 8 punktów Anwilu, a jeszcze pod koniec kwarty dołożył 4 oczka. Dzięki jego postawie Anwil odskoczył Słupszczanom na początku spotkania na 32-11 po pierwszej kwarcie. Oczywiście ta dobra seria nie mogła pozostać bez odpowiedzi ze strony gości, którzy w swoich szeregach też mają klasowych graczy. Szewon Coleman i David Dilio w krótkim odstępie czasu trafili 3 rzuty z dystansu. Przewaga Anwilu stopniała do zaledwie 7 oczek, 40-33. Ostatecznie do przerwy gospodarze wygrywali 11 punktami, 44-33, po trafieniu Lee Moore'a. Choć największe emocje były oczywiście na parkiecie, warto odnotować także detal z trybun, a mianowicie obecność na meczu trenera reprezentacji Polski i byłego szkoleniowca Anwilu Igora Milicicza, który dostał gromkie brawa od kibiców. Jednocześnie jednak trzeba zaznaczyć, że brawa na koniec meczu otrzymał trener Przemysław Frasunkiewicz, bowiem to jego zawodnicy byli tego dnia lepsi od swoich rywali. W trzeciej kwarcie włocławianie zaatakowali przeciwników skocznym, wsadzającym piłkę z impetem do kosza, a także trafiającym z dystansu Lukiem Petraskiem. Amerykanin zdobył 7 punktów, 4 dodał Lee Moore. Anwil wygrywał pewnie 61-48, a po trafieniu Josipa Sowina w połowie czwartej kwarty było już 69-52. Co prawda goście po trójce Jakuba Musiała zmniejszyli straty do stanu 72-65, dając sobie jeszcze nadzieję na końcowy triumf, jednak trójka Lee Moore'a pozbawiła ich jakichkolwiek złudzeń. Anwil wygrał po raz czwarty w sezonie, ogrywając rywali ze Słupska 79-70.